Ohajo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Umbrio i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Devil May Cry 2. Dokładnie tak, jak pamiętacie w poprzednim odcinku, no trochę się wydarzyło, ponieważ pokonaliśmy kolejnych bossów, dotarliśmy na okręt, który okazał się był dowodzony przez Ariusa. Oczywiście uprzednio przebijając się przez cały okręt dotarliśmy do niego, niestety w ostatnich sekundach, ponieważ kierował się ku opuszczeniu okrętu. I uprzednio zostawił nam prezent na do widzenia w postaci demona Furia Taurusa, z którym oczywiście też już przyszło nam walczyć, ale daliśmy radę i pokonaliśmy go w miarę szybko. No i przed nami teraz misja 9. Łowca odkryje czystość szybkości, przynajmniej tak sądzę, że powinno się to tłumaczyć. Wiecie, translatorem nie jestem, ale mam nadzieję, że w jakimś stopniu chociaż mogę przewidzieć, co tu jest napisane. No ale dobrze, nie przedłużajmy. Mission start. O. Zaczynamy tu, gdzie skończyliśmy. Fabryka zaczyna się rozpadać. Okej, alarm był słyszalny, co oznacza, że budynek może eksplodować w każdym momencie. Okej. Ale powiem wam, że nie wiem... Nie wiem, gdzie niby ten alarm mógłby być słyszalny, skoro jest tylko pojedyncze warning. To powiedziałem po prostu takim bez życia w ogóle. Powinno być to nie jakimś krzykiem chociaż powiedziane, żeby było wiadomo, o co chodzi, a tu wiecie. Ktoś pracuje i słyszy takie warning, warning. No i co ma sobie pomyśleć? Ja bym sobie pomyślał, że ktoś sobie robi jakieś żarty. Rozumiem, że to powinno być wyraźnie i tak dalej, ale no proszę, no to chyba też powinno być właśnie dać jakąś otoczkę tego, że jest niebezpiecznie, a nie kurczę. Warning. Pojedyncze i tyle. Oczywiście powiem wam też, że trochę... Jak mówiłem, znowu sobie trochę ulepszyłem tamtego, a między innymi ulepszyłem Miecz Rebellion. Przez co miejmy nadzieję, że będzie to udana, że tak się wyrażę, inwestycja i... Tym razem nie tylko Dante będzie mógł się wykazać swoimi pistolecikami, ale też da radę swoim ostrzem. No powiem wam, że zadowalające obrażenia zadaje, ale nie wiem, czy oni się tu nie lepią bez końca, wiecie, dobiję tego i... Nie, oni się chyba tutaj lepią bez końca, dobra. Ja sobie po prostu... Może odejdę, bo widzę, że to nie ma chyba sensu z nimi walczyć jednak. Okej. Okay. Tam widzę czerwonego orba. I w ogóle powiem wam, że między odcinkami trochę poczytałem o Devil May Cry i powiem wam, że czuję, że muszę skorygować, a raczej powinienem właśnie skorygować jedną błędną informację, jaką podałem w pierwszej części. Otóż w pierwszej części myślałem, że Devil May Cry powstało jako... Wiecie, pierwotnie mówiłem, że to miała być część Resident Evil i myślałem, że powstawało jako Resident Evil 3. Chyba tak powiedziałem, nie jestem pewien, przynajmniej myślę, że tak powiedziałem. Ale z tego, co ostatnio wyczytałem, to jednak... O, coś widzę. Vendetta. To nie wygląda. Ale widzę, że chyba nie możemy go wyekspiować, przynajmniej tak mi się wydaje. Okej, gdzie tu powinienem iść? Tu może? Mogę przejść? Chyba nie. A, tutaj coś jest? O, super, udało się. Czekajcie, ja sobie sprawdzę aż tą vendettę. Czy możemy ją sobie wyekwipować? Okej. Okay. Continue. Ale zwyczajny dźwięk. O kurde. Ale rzeczywiście ma to te tekstury, fajnie. Wiem, że ktoś może mi teraz zwrócić uwagę, że ej, ale nie powinieneś ten, nie powinieneś ich wybijać w końcu i się to będzie lepiej nieskończoność, no. Zapominam, tak? Niestety. Ale dokończając, bo zacząłem ten temat, ale nie skończyłem. Otóż jak pamiętacie, mówiłem o tym, że Devil May Cry mógł powstawać jako Resident Evil 3. Przynajmniej mówię, że wydaje mi się, że tak powiedziałem. Ale z tego, co ostatnio wyczytałem... O, chętnie sobie zgarnę. Z tego, co ostatnio wyczytałem, to jednak mogłem się trochę pomylić i początkowo Devil May Cry powstało jako Resident Evil, ale 4.
Powiedz, pamiętam, że tak wnioskowałem z informacji, bo tam przeczytałem, że zaczął powstawać po drugiej części i myślałem, że ej, to tak jak HD ten, Resident Evil 3. A nie, okazywało się, że właśnie podaną wersją jest to, że powstało piątkowo jako czwórka. Mam nadzieję, że wyjaśniłem tą kwestię. I możemy sobie przejść dalej. Ogólnie pamiętam, że z tego co też pamiętam z własnego przechodzenia gry, to chyba będziemy mieli tutaj okazję zobaczyć tą już lepszą część Devil May Cry 2. I nie chodzi mi tutaj wcale o to, że fabuła zacznie się rozwijać, chociaż to też. A bardziej chodzi mi o to, że tym razem... Zobaczcie. Tym razem będziemy mieli dostęp do lokacji, które rzeczywiście potrafią zainteresować. Okej, ja już tutaj widzę pewną rzecz, którą będziemy musieli zrobić. Chyba trochę pamiętam ten poziom, więc dobra, więc zróbmy to tak, jak myślę, że powinno się to robić. Czyli najpierw tutaj. Tylko Dante musi się poprawnie zlokować. Dante, masz szersze ostrze, proszę cię, traf. Wymierz to w taki sposób, żebyś dał radę. Dante, czemu ty się tak z tego zsuwasz? Może namierz innego, co? Powiedzcie, możesz współpracować, Dante? Byłbym bardzo, bardzo ucieszony, gdybyś zaczął współpracować ze mną. Czekajcie, ja może spróbuję, może to przez to, że to jest rzeczywiście za wielkie, może Dante musi korzystać z Rebeliona. Aczkolwiek to by było trochę bez sensu, no ale... Okej... Okay. Yes! Nareszcie! Zalokował się na tym, na którym powinien. Okej, okay, teraz na którym się fokusujesz? Na którymś z tych z tyłu, dobra. O, dobra, widzę. Teraz tylko dobrze się ustawić. Yes! Dziękuję, Dante. Chyba jeszcze jeden gdzieś tu powinien być. A, tam jest dalej, dobra. Ale dobra, jest jakiś sukces. Już mamy większość za nami. Teraz został jeszcze ostatni. Gdzie Dante, proszę cię... Proszę cię... O, dobra. Jest, mamy to. Niestety właśnie, wiecie... To, co mogli sobie tej grze darować, czyli takie elementy zręcznościowe. W sensie nie chodzi o to, że one są złe, ale po prostu ta kamera jest tutaj naszym największym wrogiem. Bo Dante nie jest tak, że lokuje się na przycisku, który ty chcesz przycisnąć, a lokuje się... Dante, ja wiem, że ty lubisz akrobatykę, ale proszę cię, traf drzwi. Dziękuję. Chodzi o to, że Dante po prostu w tej grze mam wrażenie, że nie potrafi wręcz... Stąd wyszedłeś? Że nie potrafi się zalokować na tym, co trzeba, że po prostu lokuje się na przeciwnikach, ale na takich elementach właśnie zręcznościowych. I to nie jest tylko pod kątem tego, co ja mówiłem o ten, co ja mówiłem o... tym. Pod kątem tego, co mówiłem o tamtych zręcznościówkach, ale to jest pod kątem wszystkiego, nawet parkouru w tej grze, bo tak, tutaj też będziemy mieli elementy platformowe, gdzie tamty będzie się musiał gdzieś skoczyć albo spiąć. I w tym momencie, no niestety, ta kamera stanowi zagrożenie i to największe. Oho. Ja tak nas wsysa, mimo że powinien odpychać powietrze. I guess. Tak jak mówię, tutaj sądzę, że nie ma sensu z nimi walczyć, oni się chatali po prostu respią non-stop. Dobra, Dante. Pokaż mi, na co się stać. I proszę wejść tu. W coś walnęliśmy, to mógł być ten wiatrak. Z tego co pamiętam, o właśnie. I już mamy kolejną broni. Tym razem z naszego arsenału dołączyła bazooka, czyli wyrzutnia rakiet, jak to woli to nazywać. Okej. I chyba tutaj z tego, o właśnie. Okej. No i dobra,
Misja ukończona, 7 minut. Całkiem okej. Zasejwuj mnie na wszelki wypadek. Tutaj niech będzie. I kolejna misja. Misja 10. Dwa światła otworzą zapieczętowane drzwi i poprowadzą łowcę w głębia podziemia. Okej, okay, I guess. Jestem ciekawy, co tym razem porwał Dante, żeby się wydostać z tamtego półwysepu, bo jak widzieliście na początku mapy, mamy takie punkty, w których jesteśmy i może nim jeszcze byliśmy na tym całym półwyspie, więc chyba na ten zajmą kolejny helikopter albo jakiś samolot, albo się przyczepił. Kto wie? Ja nie wiem, ja się tego domyślam. Okej. Okay. Ta część, dobra. I widzę, że to będzie chyba czasówka. Tak, to będzie czasówka. Już widzę. Normalnie się powinno otworzyć chyba. No dobra. I powiem wam, że to jest to, o czym mówiłem wcześniej, czyli to, że już mamy bardziej klimat tej gry. Jeśli wiecie, nie narzeka na początkowe levele, bo początkowe levele miały ten klimat. Ja na przykład tutaj też niby, znaczy nawet nie niby, tylko na serio, tutaj też go widać, no bo widzicie, mamy w końcu takie pomieszczenia, które rzeczywiście przychodzą na myśl aż te Devil May Cry 1. Po prostu te w mieście i na tej wyspie całej, no, nie za bardzo do niej przemawiały. Ale to już jak najbardziej. To już jest właśnie to, co ja po prostu zawsze oczekuję od Devil May Cry. I widzę, że chyba chcąc nie chcąc musimy z nimi walczyć, bo widzę, że będziemy musieli... Możesz się tak nie teleportować? Ja się muszę ogarniać po całej mapie. Dobra. Może shotgunem by ich było szybciej. Aczkolwiek widzę, że oni tutaj lubią sobie ostrzeliwywać. Dobra. Chodź tu. Ja po prostu nie wiedzieć, czy oni zniknęli, czy po prostu oni się teleportują, nie? I guess jest ok. Dobra, widzę, że Dante chyba nie za bardzo rozumie, co ja mam na myśli, mówiąc o tym, że powinien szybko biec. No dobra, no musimy sobie naładować na nich David Triggera, tak? Innego sposobu nie ma. Chodź tu. Ty zniknął? Tutaj zniknął. Mam cię. Ciągle mam wrażenie, że to jest jeszcze za mało, nie? Trzeba po prostu pozjeść jeszcze więcej. Nie ma żadnego czary mary. Masz. Czekajcie, bo pamiętam, że chyba w tej części można było zastosować coś takiego na amulecie. Flame Heart. Electro Heart. Tak, chcę sobie to zmienić. Bo z tego co pamiętam jest chyba tutaj umiejętność, że jak zmienimy obrażenia ognisty na elektryczne, będziemy mogli, nawet jeżeli my tu nie trafimy, trafią nasze pioruny, przez co będziemy mogli właśnie szybko od razu zacząć biec do tego drugiego przełącznika. W razie chyba elektrohartę przekłada się na to, że tamtej jest po prostu lekko szybszy. Ale dobra, chyba to będzie idealna próba, bo i że to jest coraz więcej respi, więc to dla nas na plus. I będziemy mieli opcję od razu zacząć biec do tej drugiej kolumny. Chodź tu. Dobra. Teraz tylko, że mi żaden nie przeszkodził. Dobra. Dante, biegnij, bo od tego twoje życie zależało, bo niejako zależy. Nie patrz na nich, dałem radę? Tak! Udało się, super. Ograniczając wiesz ich później. Nie, ale to nie musi być teraz. O, szczególnie, że zniknęli. Czyli właśnie to chodziło. Musieliśmy sobie na nich naładować David Triggera i po prostu jak najszybciej się tutaj udać.
Okej. I to jak było powiedziane. Dostaliśmy podpowiedź, że mamy dążyć do podziemia. Chyba, że nas ściągnie jakaś czarna dziura. Savage Golem. Okej. Co to jest za jakieś małe coś? No, później się tym zajmiemy. O! Czekajmy, jak to się sprawdzi. Mało z obrażeń dodaje. Względem takich pistoletów. Pistolety są szybsze, więc nawet więcej obrażeń zadają. Dobra. Ty tu nas na skórę nie ten. Nie działaj na kolce, tylko nam pozwól się dobić. No, 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 podejdź tutaj, podejdź tutaj. On się chyba poddał, nie? On chyba po prostu już takie... Nie mam co się mierzyć. On już chyba wie, jaki będzie przebieg. On nawet jednego uderzenia nie zadał. Aha. Wielka ćma. I mam powiedzieć, że może to być motyl, ale on ma coś ten taki tułów za wielki jak na motyla, dlatego myślę, że to jest bardziej ćma. O! Dobra. I to jeszcze jakieś gwizdy chodzą. Nie. Ech. Dobra. Trzymaj z elektryczności. Te larwy nawet nam pomogły trochę. Ale bym zajęta Devil Triggera, bo też czuję, że jakbym go nie miał, to by mi po prostu pożarły. Bo trochę się jednak się tej gry pamięta. O właśnie, widzicie? To właśnie mnie na myśli. Ale za dużo to nam nie zrobiły teraz. Orby, orby, orby. Dobra. Mam cię. Teraz kolejnego, py! Trochę tutaj jest. Z tego co naliczyłem powinny być chyba... Tak, dwa. I z tego co pamiętam chyba właśnie powinien się ruszać, jeżeli... O właśnie, chcę ich w miarę szybko ubić. Nie, były trzy. Kolejny nas, kurde, wsiąkł do środka. Dobra. Nie, cztery są. Albo po prostu to jest tak, że jak już nie ubijemy, a go, że jak my dosadzimy od środka, to się respi kolejny. To też jest możliwość, jaka, kurczę, istnieje w tej grze. Co nie za bardzo mi leży, no ale cóż. Jak trzeba, to trzeba, nie? Dobra. Nie ma tak. Nie ma tak dobrze. Kurczę, tak... Chciałbym ich tak... O właśnie, coś w tym stylu. Nie co? Dobra. Devil Trigger. W ten sposób mnie nie wciągnął do siebie. Na dwa ubite. Powinno być już z górki. Jednak trzy. Jednak ich było trzech. Albo jeden się zraz pił. Nie widziałem go wcześniej. No, dawaj. Jesteście. I to wszystko. Super. Przyznam, że było dobrze, I guess. Ja sobie oczywiście trochę życia podbuduję. No, Dante, wskocz to. Dziękuję. A skoro to mam ze sobą, to pozwólcie, że ja sobie ten amulet teraz trochę... O, jednak wolę tego Flameharta mieć przy sobie. Jedziemy w dół. Stało się ten minut. Mamy za dzisiaj szczęście do 37, to chyba dobrze. I dobra. Widzę, że nawet nie ma 20 minuty, więc myślę, że jeszcze jedną misję damy radę pociągnąć. Czemu by nie? Misja 11. Dzierży włócznie. I jest... że tak powiem... Słuchają go wilki?
jego jedno oko posiada wiedzę i nienawiść. Jest jednym, który brings misfortune. O kurczę, nie pamiętam, co bym znaczył misfortune. Może wdam wam tłumaczenie, jak nie zapomnę. I że po prostu nie chcę teraz na szybko wklikać transatora, że po prostu za dużo czasu z tym nie było. Biegu, 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 co jest? Myślałem, że nikogo tu nie ma. Dobra. Tej misji z pierwszego etapu, czemu by nie? Śmiało. Tak, daj mi się nie zdziwić, daj, po prostu mogę sobie tak stać miejsce i po prostu nimi żonglować, to jest dalej fajne. Dobra. W ogóle teraz jak widzę, to rzeczywiście z tym levelem coś się nam tam przybyło, bo jak widzicie, teraz Dante to jakby wykonuje taki lekki skok za głowy. O, siema chłopaki, was też długo nie było. Okej, to wykonał obrót. Nie, to chyba jest losowa, ale po prostu jak Dante, zależy, czy Dante uży... Nie zależy od tego, czy Dante używa, ten uderza pustą przestrzeń, czy przeciwnika. Myślałem, że może jest tego jakaś zależność, ale chyba jednak nie ma z tego, co widzę. Ale robię taki lekki wymach za głowy. Okej. Tędy. No to przyjemnice, ale chcę jeszcze... O, właśnie. Wiecie, ulepszenia broni kosztują. Trzeba korzystać z każdej okazji, nie? Nie masz przeciwnicy za ścianą, trzymasz końcówkę zdrowia, trzeba wykorzystać okazję, żeby zdobyć czerwone orby. Okej, okay, mam cię. Oni chanelce mi to podjęto rozbić z tego, co widziałem. I chyba nas... Tak, zatruwają nas przed dotyku. No jest słabo. Coś może pozbieraj. Masz. I super. Ja wszyscy? Wszyscy. Co jeszcze to? Orby. Mamy 10 ciszaków. To sobie fajnie. Może ten, może uda mi się coś ulepszyć. Ewentualnie zawsze statystyki, to też jest ważna część. Okej. Trochę się przestawia arena. O, po prostu cały pokój. I widzę, że tam chyba powinniśmy się udać. Wiedziałem, że coś. Już po prostu ten dźwięk sam mi sygnalizował, że coś na mnie idzie. Ale mówię, to już właśnie możecie zobaczyć, w sumie okazało się to lepszą część tego Remake Ray 2. Ja wiem, że może się teraz wydawać, że nic się z poziomu gameplayowego nie ten nie zmienił, ale szczerze, ja powiem wam, że doceniam bardzo to. Wiem, że niby ktoś teraz może powiedzieć, że spamuje pistoletami, no ale cóż, no chcę ich w miarę szybko ubić, dodatkowo widzicie, no to są latający przeciwnicy, oni będą praktycznie prawie cały czas móc dodżować i denerwować mnie, a co za tym idzie, niestety przedłużyć niepotrzebnie walkę. Słyszałem to szepotanie. Powiedz, gdziekolwiek jesteś. Mogę coś zrobić? Nie mam, może to dotknąć? Kurczę, Dante! Dante!
Dante chyba nie chce ze mną współpracować dzisiaj. To też nie działa, no kurczę. Jakby Dante nie mógł normalnie na ten kurczę kolec wejść. Nie można tak, to można inaczej. To jest jakiś limit wysokości, którego ja nie widzę. No. Już zaczynam lekko denerwować. Bo kurczę, w takim razie, po co tam te skrzydła, jak kurczę nawet nie potrafi na nich wlecieć? Tak, od razu jak zobaczyłem czerwony... Okej, to mnie chyba... Chciałem to wyminąć, ale... nie wyszło. Okej, zobacz golemy. A to z nimi wiemy, jak już walczyć. Nie ma się co martwić. Jedna walka, nic się nie stanie. Tak, po prostu możemy nawet ich takie kombinacje używać. Oni praktycznie nie są żadnym wyzwaniem dla nas aktualnie. Chyba, że zapłacę za to, co powiedziałem i po prostu oni nagle mi zrobią This is my final form i po prostu będzie po mnie nagle. Dobra. Spróbujemy w ten sposób. Dante. No! To jest to, co mówię. Kamera! Kamera! Dante był przy końcu, ale kamera się zmieniła. Dlatego Dante teraz nie zrobi tego, że pójdzie dalej, tylko pójdzie w drugą stronę, bo kamera teraz wskazuje inny kierunek. Bo tak to działa. No i pozdrawiam tutaj Trymaxa, który widzę, że właśnie ukrywa ten jedną grę. Tak, bo niestety, jak wiecie, Devil May Cry ma taki problem, że ja nie mogę go nagrywać jako gry, ja muszę go nagrywać jako okienko. Dlatego właśnie czasem, jak ktoś gra w jakąś grę, to zapomina się przełączać na tryb, bo sobie tego nie używam, no i wychodzi to, co wychodzi, nie? Dante, proszę cię, teraz tylko dziękuję. Jak dobrze Dante tym razem nie postanowił, że kamera się zmieni akurat w tym momencie, kiedy ja go potrzebuję. Bo możemy skoczyć na? Możemy! Mam nadzieję, że nie zada nam to obrażeń żadnych. Nie, tego nie możemy zniszczyć. No dobra, chyba to... Wiecie, myślałem, że to może być jakiś orb albo coś. Dante, odsuń się. Bo cię to inaczej zmiażdży. Znaczy pewnie, wiecie, zadałby nam jakieś tam które obrażeń, ale myślę, że zmiażdż nie zmiażdżyło. Dobra, idealnie. I super. Kolejne orby trafiają na konto, a my przedzielamy się dalej przez ten... przez podziemia. Ale też właśnie widzicie trochę tą zmianę, że rzeczywiście podziemia i ten klimat taki właśnie świątyń i tak dalej, ewentualnie jakiś ruin bardziej pasuje do Devil May Cry niż klimat tego miasta, co mieliśmy wcześniej. Okej, that was fast. A co to? O kurde. Powiem, że kiedyś widziałem pewien filmik. Widziałem filmik, że ktoś używał tego i praktycznie nie musiał prawie nic robić, bo to robiło całą robotę. Więc przetestujemy to sobie normalnie, ale widzę, że to chyba nam nie zamierza zniknąć, więc szkoda, bo tam widzę orba. Nawet jak zmienimy się w Jak użyję mocy Devil Triggera, to nie zamierza to zniknąć, ale okej. Okay. I was okay with that. I tak dał nam całkiem dobrą rzecz, także wiecie, nie ma co narzekać w tej sytuacji. Okej. Okay. A, już widzę, gdzie to było. Możemy oszukiwać?
Możemy. Nie wiem dlaczego to jest, ale i tak spróbuję. A może teraz to zadziała? Czekajcie, zobaczymy. Tak, Dante już chyba nauczył się tak jak latać, jak ja go o to proszę. Bo teraz to powinno zniknąć. Nie, nie zniknęło, daje tam jest. No, ale trudno. Już zapomniałem, to zrobiłem, także... Na górne piętro, proszę. No i idealnie. Autentycznie powiem wam, że... Bałem się, że z tą platformówką będą problemy, a to proszę. Nawet sprawnie poszło. Jakby jeszcze nie było tam tego błędu, wiecie, tego z tą kulą, to może bym, wiecie, a tych już nie możemy zniszczyć. To może już jeszcze bym się zastanowił, czy rzeczywiście te problemy z kamerą są, ale one występują. W sumie nawet po tym okręcie, czy tym, wiecie, jakby to powiedzieć, w tamtej fabryce, czy w tym okręcie, jak zwał, tak zwał, po prostu też przypadkiem tam czegoś takiego nie było. O, siema, widzieliśmy cię ostatnio w mieście. Widzę, że dalej gniewa się za te dwa wilki, którymi nas poszczuł wtedy. No dobra. Trochę może być to zły wybór, że ja wybrałem teraz David Diggera pod ogień, a nie pod szybkość. Ale zobaczymy, może nie będzie aż tak źle. Może też jest to, że to one nie są ulepszone, dlatego może są nie tak efektywne, jakbym tego chciał. O, dzięki stary. A nie musiałeś mnie walnąć. Bulwark, okej. Okay. Dlaczego mam witać staranie, więc dlaczego mamy ten, mamy taką drogę, można powiedzieć... No, uczeczki to nie, ale... Że się pomóc w tej walce. Więc to zmienię może na Electroheart. To będzie prościej. I mamy też orby, dobra. On tą chyba włócznią odbija jakoś nasze obrażenia, przynajmniej tak mi się wydaje. Bo widzicie, nie możemy go prawie zranić. No chyba możemy atakować albo jego plecy, albo tylko w momencie, kiedy... Albo dokończając tylko w momencie, kiedy on jest albo rzucony na plecami, albo kiedy on atakuje. Wiem, że nie powinienem bić tego wilka, ale on mi to niestety będzie przeszkadzał, coś tak czuję. Ała. Już, już nawet więcej jest większym ten. Jest największą przeszkodą. Ten wilk, kurczę, czy ten przeciwnik. I przez jedno, i przez drugie nie mogę się skupić. Aczkolwiek wilk fajny. Pogłaskałbym, gdybym miał okazję. Ała. No kurczę. No walka niestety trochę... Dobra, ja po prostu Devil Trigger i w niego. Tu już nie ma co się bawić z nim. Więc po prostu będę skakał. Jak on będzie mi próbował atakować, to ja po prostu używam podwójnego skoku i unikam jego ataków. Tak będzie najprościej. Ała. Oczywiście najprościej nie oznacza, że będzie bezboleśnie. Dla mnie przynajmniej, bo z tego co widzę... No kurde! Jednak potrafię ciąć od góry. Okej. Okay. Ale dobra, idzie w miarę. Tylko, że jeszcze kurczę ten wilk. Dobra, chyba mamy już sytuację jeden na jednego. Tak.
No to teraz masz, kurde, stary problem. Ała. Ale dobra. Nie. Dobra. Udało nam się. Myślałem, że mnie walnie, ale daliśmy radę. No tutaj trzeba było się skupić, ale walka w miarę prosta. Okej. I powiem wam, że chyba to jest ostatni poziom na ten odcinek, ale powiem wam, że autentycznie było dobrze i autentycznie w końcu to jest to, co chciałem wam pokazać, że ta gra nie jest zła. Po prostu początek ma taki lekko... Jednych może być okej, dla innych nie. Ale to jest autentycznie ten moment, kiedy ta gra zaczyna mi się... No nie wiem, czy tylko mi, ale też może fajnie było jakby wam, ale to już zależy od waszej opinii. Jeżeli się podobać. No dobrze. Ja myślałem, że nie będę przedłużał z racji tego, że mamy jeszcze 6 minut, więc wiecie, więc myślę, że optymalny czas na odcinek. No ale dobrze, już nie będę przedłużał, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zachęcam do dania łapki w górę, ponieważ pomoże mi to dotrzeć do większej ilości osób. Polecam także zasubskrybować i zadzwoneczkować kanał, żeby być na bieżąco, przez to żaden odcinek was nie ominie. I to było na tyle. Też na nika za obejrzenie tego odcinka, żegnam się z wami Ambrio, no i do następnych, na razie, cześć!